Cześć, jestem Estosław, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem jesteśmy pod Sejmem, bo odbywa się tutaj wielka manifestacja. Rozmawiam z jej szefem. Co to jest za manifestacja? To jest manifestacja Krajowego Związku Dealerów i Gangsterów Rzeczpospolitej. Po prostu dbamy o swoje interesy. Sprawdźmy zaraz, o co chodzi. Oglądajcie dalej. Tak ma być, tak jest i miejmy nadzieję, że tak będzie. Słuchaj, bo po twojej stylówce widzę, że ten biznes gangsterski trwa już od dawna, prawda? I dobrze sobie radzicie. Jak... Ale masz jakiś problem? Nie, stary. Dobra, chyba wyjaśnimy to. Żona u nas działa bardzo dobrze. Najważniejsza sprawa, dlaczego w ogóle jesteście przeciwko legalizacji? Kurczę, stracimy pieniądze, łańcuchy złote, wszystko stracimy, pacjentów medycznej marihuany, no klientów stracimy, legalizacja nam zabierze wszystko, żyjemy z tego, utrzymujemy się, no pracę nam zabierze. Chciałbyś stracić pracę? Dobrze, a to jest bardzo opłacalny biznes? Bardzo opłacalny, no mniej więcej, ciężko nam oszacować, bo aż ciężko nam liczyć te pieniądze, ale no 8 miliardów, 10, 15 może, naprawdę potężne pieniądze to są, no ale mogę ci dać trochę, jak chcesz. No rozumiem, że to jest nieopodatkowane, prawda? Przyszedłeś, zniżkę na zioło też dostaniesz. Dobrze, a czy to jest zioło dobrej jakości? Zależy. Dla kogo? Dla naszych tak. Dla pacjentów to różnie. Pacjenci i tak przyjdą, no są chorzy, muszą do nas przyjść, więc czasem nawet złoch jakieś CBD zamawiamy, podlejemy czymś. Różnie, no mówię. Dla naszych tak, dla nie naszych bywa różnie. Okej. Okay. A jak myślisz, dlaczego w ogóle no, ten biznes jest taki opłacalny? Stary, przecież każdy teraz jara zioło. Myślisz, że dlaczego my tu jesteśmy? Ja tutaj nie chcę żadnych ustaw, żadnych zmian. Kto to jest? Jakiś Sachajko, jakaś Maciejewska? Co oni w ogóle kombinują, słuchaj? Ja się na to nie zgadzam, słuchaj. Jak trzeba będzie, to będziemy, wiesz, tutaj inaczej działali. Wiesz, o czym mówię, tak? No, dobra, mam nadzieję, że się rozumiemy, dlatego słuchaj, my mówimy stanowczo nie. Ja mam jeszcze pół godziny, muszę jechać odebrać dwie nowe S-klasy z salonu. Czym za to zapłacę? No zastanów się sam człowieku, tak? Czy jest tak, że te środki wam idą, nie wiem, na jakieś inne fajne, nielegalne działalności? Słuchaj, jak chcesz zobaczyć moje fajne działalności, to cię zapraszam po wywiadzie. Ja ci pokażę, wiesz, jak my żyjemy. Słuchaj, siłownie, kluby nocne. Słuchaj, to jest życie. I co, ja mam to wszystko stracić? Oszalałeś? No ale zobacz, tendencje na świecie są w stronę legalizacji. Dlaczego w Polsce miałoby być inaczej? Słuchaj, w Polsce się nic nie może zmienić, tłumaczę po raz kolejny, no. Słuchaj, to jest, my tutaj tworzymy politykę, my tworzymy biznes. I my tutaj musimy zarabiać pieniążki, a nie państwo, tak? A czy nie jest tak, że macie, nie wiem, polityków w swoim ręku? Bo co to za akcja, że tutaj politycy próbują coś powiedzieć? Przecież ponoć jesteście dogadani. Słuchaj, politycy, którzy są za legalizacją, no nie wiem, po co oni tu przyszli. Po co tu przyszli? Po co oni to robią w ogóle, jak myślisz? Walczą o legalizację, po co? Nie wiem, żeby nas sprowokować, zdenerwować, nie wiem. Chcą zepsuć Polski. Chcą zepsuć nasz biznes, no zabrać nam nasze pieniądze. No mało nam politycy zabierają, no niech nam zostawią przynajmniej dealerkę. No kurde, z czego będziemy żyć? Nic innego nie umiemy. Tak, pani poseł, dlaczego pani walczy cały czas o prawa pacjentów i prawa osób używających marihuany? Dlatego, że uważam, że dzisiaj to prawo, które obowiązuje, jest złe i ono po prostu z ludzi, którzy chcą wykorzystywać zalety marihuany i w ogóle konopi, czyni z nich albo przestępców, albo kryminalizuje. To jest wszystko oparte na uprzedzeniach sprzed bardzo, bardzo wielu lat, a mamy 2022 rok i dzisiaj już powinniśmy zmieniać to prawo tak, żeby konopie, które są udowodnione, że mają właściwości lecznicze i jest to coraz częstsze, mogły być wykorzystywane na przykład przez pacjentów po to, żeby oni mogli się bez lęku leczyć, żeby mogły być wykorzystywane konopie włókniste i uprawiane przez rolników i żeby rolnik nie był zagrożony poczuciem tego, że jeśli jakaś roślina przekroczy 0,2% THC, to on stanie się nagle kryminalistą i żeby dorosła osoba taka jak ja mogła sobie zajarać po prostu zwyczajnie, tak jak mogę się napić kieliszka wina czy czegokolwiek innego i
te wszystkie przestępstwa, które dzisiaj są kryminalizowane, są przestępstwami wyłącznie na papierze. Proszę to zauważyć, że tu nie ma żadnych ofiar, że tu nie ma niczego, co by sprawiało, że jest jakiś czyn, który jest szkodliwy społecznie. Czy to, że ja sobie zajaram, jest szkodliwe społecznie? Czy to, że ja się będę leczyć marihuaną medyczną, jest szkodliwe społecznie? Czy to, że ktoś uprawia konopie włókniste i robi z nich, nie wiem, ubrania, materiały budowlane, jest szkodliwe społecznie? Nie, więc skończmy z tym takim kazusem, koniecznością karania ludzi i mówienia, to są narkotyki. Dlaczego w ogóle protestujecie? O co tu wszystko im chodzi? Chodzi o to, żeby utrzymać nasze miejsca pracy. Jest tutaj, są tutaj przedstawiciele różnych grup zawodowych, przemytników, dealerów, wytwórców nielegalnych substancji, amfetaminy. Jest cech rzemieślniczy producentów kokainy, cech rzemieślniczy producentów amfetaminy. No i po prostu policzyliśmy sobie zyski, które moglibyśmy stracić w wyniku legalizacji. No i chcemy po prostu powiedzieć, że dealerka, przemytnictwo jest pewnego rodzaju polską tradycją, z którą nie mamy co kończyć, gdyż po prostu utrzymuje miejsca pracy. Poniekąd to my wypłacamy połowę pensji polityków, połowę pensji prokuratorów. Bez nas naprawdę ten system mógłby się załamać i apelujemy do polityków, żeby nie myśleli sobie o legalizacji, o tym, jakby mogło być, jakby było normalnie, gdyż nienormalnie jest normalnie i tak właśnie powinno być, jak było, jest i będzie. I o to chodzi. Prohibicja to fikcja, legalizacja to jest jakiś bezsens, więc trzymajmy się starych zasad, żeby było tak, jak było i będzie dobrze. Zalegalizowali nam medyczną marihuanę, nie wiadomo po co, ale dobrze, że jej nie ma w aptekach, bo i tak pacjenci zaopatrują się u nas. Nikt tam jakości marihuany nie sprawdza, o dowody nie musimy pytać, więc nie zmieniajmy nic, precz z legalizacją, naprawdę nie chcemy jej, bo to nam po prostu zabierze złote łańcuchy, zabierze nam pieniądze, zabierze nam wszystko, klientów, precz z legalizacją. Przez, że tak powiem, leczenie się konopiami zostałem z tej służby zwolniony. Dla mnie jest to dyskryminacja po prostu każdego pacjenta, ponieważ przez swoją kurację nie mogę wykonywać dalej swojego zawodu. Dlatego uważam, że mam nadzieję, że ustawy, które zostaną poddane w dzisiejszym czytaniu, przejdą. I rzeczywiście pacjenci zostaną objęci ochroną prawną, ponieważ na tą chwilę nie są objęci i muszą tłumaczyć się ze swoich przypadłości chorobowych. Ale mam nadzieję, że jeśli chodzi o marihuanę medyczną, to przejdą też nasze rozwiązania jako zespołu, który Lewica złożyła ostatecznie jako projekt, gdzie na przykład mówimy o możliwości refundacji części leków, gdzie mówimy o tym, że lekarze powinni być szkoleni, bo dzisiaj tak naprawdę oni nie mają zajęć w tej dziedzinie. Jest bardzo wielu bardzo dobrych ekspertów, na przykład od Parkinsona i od innych chorób i oni mówią, ja nie wiem, jak korzystać z marihuany. A dlaczego? Przecież to jest tak skuteczne dzisiaj. Ja też jeżdżę, to już Mestosław wie, ale ja jeżdżę od rozprawy do rozprawy pacjentów marihuany medycznej, którzy na przykład uprawiali marihuanę u siebie w domu, dlatego że nie było ich stać na to, żeby wykupić receptę, albo te leki nie były po prostu dostępne w aptece. I teraz w momencie, kiedy mam marihuanę z apteki, jestem pacjentem. Jeśli mam taką samą marihuanę, którą sobie uprawiam na parapecie, to jestem przestępcą. Więc to nie powinno tak wyglądać. Na szczęście te orzeczenia sądów już się zmieniają. Coraz częściej one są coraz łagodniejsze. Dochodzi już także do tego, że pewne sprawy są umarzane przez prokuraturę albo też ludzie są uniewinniani. I mam nadzieję, że polski parlament też pójdzie w tym kierunku, że przestaniemy po prostu sprawiać, że roślina, która naprawdę ma bardzo dużo zalet dla ludzi, przestanie być traktowana jako źródło wszelkiego zła. Nie, marihuana jest źródłem wszelkiego dobra i trzeba z tego umieć korzystać i pozwolić ludziom z tego korzystać. W moim przypadku wykazała się dużo, kuracja marihuaną była dużo lepsza niż farmacja, ponieważ po farmacji towarzyszyły mi różne skutki uboczne,
po marihuanie tych skutków nie ma. Dlatego uważam, że jest to lepszy i bezpieczniejszy środek w moim przypadku, w moim rozpoznaniu, czyli w zespole stresu pourazowego. Po prostu prawo powinno brać pod uwagę takie przypadki jak twój. Tak, powinno wziąć na pewno pod ochronę pacjentów medycznej marihuany. Nazywam się Kamil Kaczorowski, jestem byłym funkcjonariuszem policji. Naszych przeciwniczek ideologicznych. Dzięki. Chcemy mieć stabilne miejsca pracy. Chcemy, żeby było tak, jak jest, a nie tak, jak niektórzy chcą. Żeby było legalnie, żeby było normalnie, żeby było opodatkowanie, żeby było bezpiecznie, żeby nie było w ciemnej bramie. Tak nie chcemy. I zobaczcie Państwo, jest zespół, który ja prowadzę do spraw, parlamentarny zespół do spraw legalizacji marihuany, który zrzesza tak Lewicę, Koalicję Obywatelską, Polskie Sprawy, Konfederację. No to jest w ogóle koalicja, powiedziałabym, egzotyczna. Łączy nas zioło, wszystko inne nas dzieli, ale jednak zioło nas łączy. A z drugiej strony jest poseł Sachajko z Kukiz15 i PiS, który ma inne projekty, ale jednak one wszystkie razem wzięte sprawiają, że okazuje się, że cały Sejm zajmuje się dzisiaj kwestiami konopi i marihuany. I mam nadzieję, że to i tak idzie już w dobrym kierunku. Jeśli jesteśmy w 2022 roku, to powinniśmy umieć dostosować się do tego i naprawdę nie robić z ludzi na siłę przestępców, bo 69-letni pan Ryszard Skrosna, który się po prostu leczy, dlatego że jest chory i nie może spać, nie jest przestępcą. Pan Darek, który ma 2 nowotwory mózgu i nie może inaczej się leczyć i po prostu hodował dla siebie marihuanę, nie jest przestępcą. Po prostu spójrzmy, usiądźmy do stołu i przestańmy kalkować uprzedzenia sprzed 50 lat. Serio. Dziękuję Pani. Dziękuję. Kurwa, spierdolaj tą kamerę. Słuchajcie, ze mną jest jeszcze księgowa główna gangsterów, tych tutaj co stali. Opowiedz proszę, jak to wygląda biznesowo? No z biznesowego punktu widzenia pieniądze, które nam się należą, mogą trafić z powrotem do policji, do sądów, do laboratoriów, do prokuratury, do lekarzy. Mogą, to jest samo zakończenie prohibicji, ale sama legalizacja, to są podatki akcyzowe, to jest cała grupa podatków, które tak naprawdę zostaną nam zabrane, przyznane budżetowi państwa. Bez sensu. No dobrze, ale szkoda, żeby gangsterzy tracili te pieniądze. Przecież ty to tak księgujesz pewnie byle jak, na jakieś lewe interesy. Dlaczego ma iść to na państwo? Dlaczego byle jak? Kreatywnie. A co byś powiedział o tych ludziach, którzy dążą do legalizacji? O co im chodzi? No im chodzi o to, żeby było wreszcie normalnie, żeby dragi nie były dragami, a jakimiś legalnymi substancjami, żeby ktoś je badał, żeby były czyste. Proszę Państwa, no to złamie pewnego rodzaju status quo, tradycje. Przecież nie może być tak, że jest skun bez domieszek, nie może być tak, że są jakieś dragi bez dosypek. To po prostu, no umówmy się, to są jakieś fanaberie, wymysły nowoczesnej, zgniłej lewicy, a nie jakieś to, do czego przywykliśmy, do tego, co jest normalne, nasze, tradycyjne, chrzczone, ściemnione. Umówmy się, to jest coś, co spaja jako fundament ten kraj. Rozumiem, a na co idą takie przeprane pieniądze? Finansujemy całą działalność przestępczą z tego. Porwania, okupy, wszelkie inne działalności przestępcze finansowane są w zasadzie właśnie z narkotyków. Jaka to jest skala pieniędzy? Zależy, o czym mówimy. Jeśli chodzi o same przychody z samej marihuany, no kilka miliardów złotych rocznie trafia do nas. Chcecie nam to zabrać legalizacją, chcecie przekazać to politykom, budżetowi państwa. My na to nie wyrażamy zgody, dlatego dzisiejsza manifestacja. Jak widzicie, tutaj opinia gangsterów oraz księgowy gangsterów oraz polityków oraz wszystkich osób trochę się różniła. Widać, że ta działalność przestępcza obecnie w Polsce bardzo dobrze sobie radzi. Mateusz, powiedz proszę, zadowolony jesteś z tej akcji? Myślę, że tak, że udało się, przyszły media, przyszedłeś ty, przyszli aktywiści, przyszła Beata z Łukaszem. Myślę, że tak, że się wszystko udało. Jaki był główny cel? Co chcieliśmy pokazać? No, pokazać bezsensowność dzisiejszego prawa, to, że dilerzy, że to prawo jest stworzone właśnie pod bardziej dilerów niż pod obywateli czy pacjentów medycznej marihuany, że to prawo jest po prostu do zmiany, jest absurdalne. Nie ma lekarstwa w aptekach, no sam jak wiesz jak jest, nie ma lekarstwa w aptekach, więc dilerzy i tak zaopatrują pacjentów, no jest to niedorzeczne po prostu, to nie jest dla ludzi prawo. Dokładnie i dopóki nie zmienimy w Polsce prawa, takie sytuacje będą miały cały czas miejsce, pieniądze będą zarabiali nadal gangsterzy w Polsce, nadal będzie niebezpiecznie, a wszystkie pieniądze, które mogłyby pójść z legalizacji, mogłyby pójść na cele społecznie użyteczne, szkoły,
budynki, poprawę bezpieczeństwa w Polsce, więc wspierajcie bardzo mocno. Dokładnie, na leczenie osób uzależnionych. Tych celów jest bardzo dużo i miejmy nadzieję, że Polska pójdzie przykładem innych państw z zachodnich, takich jak Niemcy, Kanada, Stany Zjednoczone. Więc dzięki jeszcze, że oglądaliście, podajcie ten film dalej i do zobaczenia, cześć. A, dziękuję serdecznie też wszystkim wspierającym mnie na Patronite. Dzięki Wam takie akcje są możliwe. Trzymajcie się mocno, cześć.